690 km przyjęliśmy, żeby uczestniczyć w tym wspaniałym wydarzeniu. Jesteśmy bardzo dumni jako żołnierze 12. Brygady Zmechanizowanej, że mogliśmy walczyć na tych pięknych trasach. Dla mnie jest to pierwsza wizyta na biegu Halerów i co o tym sądzę? Jestem pod ogromnym wrażeniem, bo wieś, która tak się integruje, jednak to mała miejscowość, tak się integruje wokół swoich bohaterów i jest w stanie zorganizować tak piękną uroczystość, czy w ogóle imprezę, która integruje ludzi różnego wieku, nawet zewsząd wręcz, bo to nie tylko mieszkańcy są, to po prostu robi to ogromne wrażenie na mnie. No na pewno dzisiaj zdecydowanie pogoda nam dopisała. Poprzednimi latami mieliśmy małe problemy, ale zawsze dawaliśmy radę. Dzisiaj jest wyjątkowo pięknie, ale na pewno trudno. Niektórzy z nas stąd wyjadą z pewną nauką, z szacunkiem do trasy, z szacunkiem do nowych przeszkód, do nowych tras. Bardzo się cieszymy, to dla nas bardzo cenna lekcja. My potrzebujemy autorytetów. Potrzebujemy wzorców. Musimy się od kogoś uczyć. To jest główny powód. My się od generała Halera uczymy, jest naszym patronem, ale jest naszym mentorem. Podążamy jego drogą i próbujemy go naśladować. Tylko próbujemy, bo jednak to człowiek wybitny i do ideału nam daleko, ale wystarczy chcieć i próbować. I to robimy. No powiem szczerze, że w tym roku zamknęliśmy listę, jest pełna, czyli 200 osób. To miejsce, w którym urodził się nasz patron naszej brygady, także jesteśmy bardzo dumni, że jako żołnierze mogliśmy podkreślić swoją obecność, walczyć tutaj, zostawić troszkę zdrowia i cieszyć się razem z Państwem tym biegiem. Nasza brygada, czyli 12. Brygada Zmechanizowana, Błękitna Brygada, jest taką samą jednostką wojskową jak wiele innych. Codziennie naszym chlebem powszednim to jest szkolenie, bo musimy pamiętać, że kiedyś możemy być zmuszeni do tego, aby stanąć na rubieży natarcia i wykonać to zadanie bojowe, do którego jesteśmy powołani, ale póki to nie następuje, to jest poligon, to jest strzelnica, to jest pas ćwiczeń. Także naszym chlebem powszednim, to co robimy na co dzień, to jest szkolenie, to są strzelania, to są poligony, to są ćwiczenia taktyczne. Mieszkańcy potrzebują integracji, my potrzebujemy Stowarzyszenia Integracji. Chcemy pokazywać, że można razem coś zrobić. No i generalnie chcemy też przedstawiać historię, tak? Generałów Halera. Jesteśmy tu jako brygada już drugi rok. Przyjechaliśmy ze swoim namiotem promocyjnym promować służbę w 12. Brygadzie. Ale nie tylko, bo przyjechaliśmy również, przywieźliśmy czterech swoich zawodników, żołnierzy 12. Brygady Zmechanizowanej. Jeden z nich zwyciężył w biegu w kategorii indywidualnej, także przyjeżdżamy tutaj i wyjeżdżamy z sukcesami. Ja myślę, że doskonale nasze nazwy stowarzyszeń się tutaj dopełniają. Razem możemy. Tak jest. I będziemy to robić. Myślę, że my swoją podstawą podkreślamy to, że kultura fizyczna jest bardzo ważna nie tylko dla zwykłych ludzi, ale również dla żołnierzy. Wojsko Polskie kojarzy się z wysiłkiem fizycznym, prawda? Bo wiadomo, że służba jest trudna i bycie sprawnym to jest jeden z wymogów, aby jej sprostać. I też ten sport jest dla nas bardzo ważny. W związku z tym, jeżeli możemy gdziekolwiek tylko pokazać innym, że sport jest ważny i jest potrzebny, to robimy. I tak dlatego też dzisiaj jesteśmy. No w zeszłym roku ze względów pandemicznych nie mogliśmy zorganizować, musieliśmy odwołać bieg, bo też był zorganizowany, można powiedzieć, już w sensie takim papierowym i dogrywaliśmy to, ale niestety pandemia pokrzyżowała nam plany.